pomieszane monety wrzucę do maszynki do sortowania monet. Oczywiście jest to stare urządzenie, ale nowe maszyny współczesne dokładnie działają na tej samej zasadzie. Niczym się nie różnią. Będę wrzucał monety i proszę zaobserwować, jak maszynka sortuje. No i maszynka posortowała. 20 zł stare, 10 zł stare również, 50 groszy i 20 groszy. Cała zasada sortowania polega na rozszerzaniu się szczeliny, która odpowiednio monety sortuje. I można zobaczyć 10 zł stare, które się kręci. Tu nie wpadnie, bo jest za duże. Tutaj też nie wpadnie, ale tu szczelina już się rozszerzyła i moneta wpada.